Siemaneczek. Witam was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie, ponieważ ostatni materiał na moim kanale pojawił się w 2019 roku 6 lutego i oczywiście przez ten czas wszystkie pięć osób, które się mnie zapytały, kiedy coś nagram, mogą być teraz szczęśliwe, bo oto jestem. Przede wszystkim co chciałbym powiedzieć? Po pierwsze, dla wszystkich, którzy jeszcze może czekali na jakieś, jakiekolwiek materiały z gry Margonem Niestety się one nie pojawią Z tego względu, że po prostu ja w Margonem od bardzo dawno już nie gram Miałem krótki epizod na badziorze, ale to dosłownie było 2-3 miesiące I również zrezygnowałem, nie jest ta gra grywalna przez boty i tak dalej, więc po prostu ja już się w to nie mieszam. To nie jest moja bajka. Dodatkowo, oczywiście, z mojego kanału nikt tego nie śledzi już. Ale z mojego kanału zniknęło jakieś 150 filmów. Zostawiłem tylko 22 filmy, które miały najlepszą oglądalność i które uznałem po prostu, że były dość fajne. Na które poświęciłem trochę czasu na przygotowanie ich. I takie filmy zostały. Zostały też loterie, na które wydałem kupę siana. Także to jeszcze można oglądać, i to jeszcze w pewnym razie nie w pewnym czasie nie zniknie. Mam tutaj jakiegoś vloga, i tak dalej. To na razie na kanale zostanie, i nie wiem szczerze mówiąc, czy coś na tym kanale będę kontynuował. Chciałbym robić coś w stylu vlogów, albo może mojej opinii na jakiś tam dany temat, i tak dalej. Ale nie jest to kwestia pewna. Chciałbym coś robić na YouTube, lubię nagrywać filmy. Lubiłem nagrywać filmy. Może nie wskazuje na to ponad 3-letnia przerwa, 3,5-letnia prawie przerwa. Może na to nie wskazywać. Ale rzeczywiście zawsze lubiłem to robić i zastanawiam się po prostu nad sensem istnienia kanału Orzechu, który widzicie teraz. Albo przynajmniej nad sensem istnienia jego w takiej formie. W jakiej był dotychczas, chciałbym robić dla Was humorystyczne treści w formie na przykład vlogowej albo takiej, siedzianej jak teraz, albo przedstawiać jakieś rzeczy, dodatkowe fakty, takie sprawy. Może nie ciekawostki, bo to nie moja bajka, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Nic nie chcę obiecywać w ciągu swojej. Krótkiej YouTubeowej kariery margonemskiej obiecywałem wiele rzeczy, dużo z nich nie zrobiłem, dlatego też nie chcę tutaj nic obiecywać. Chciałem się za to zabrać, może mnie jakoś zmotywujecie. Jeśli chociaż jedna osoba napisze komentarz i e, potwierdzi, że chciałabym mnie je jeszcze może zobaczyć w jakiejś innej formie, będzie mi bardzo miło. E, a na razie to tyle. Ja szczerze mówiąc, na razie nie mam żadnego planu. Na to, co chciałbym nagrywać, mam kilka pomysłów, ale nie mam żadnego planu. I to jest taki vlog, tak jak już mówiłem, wyjaśniający dla tych pięciu czy sześciu osób, które się w ciągu tych trzech lat zapytało, kiedy następny odcinek i tak dalej. No i co, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się cieplutko i nie dajcie się. Pozdrawiam. Pa.